prawdziwe widowisko. Pary taneczne prezentujące wysoki poziom umiejętności na parkiecie dały z siebie wszystko. A sam festiwal? Dla mnie świetnie zorganizowany, muzyka, światła. Pięknie. Ja jestem mile zaskoczona. Jest piękne oświetlenie, duża scena, na której się bardzo dobrze tańczy, więc jestem pod bardzo dużym wrażeniem i bardzo zadowolona jestem. Dostaliśmy się do finału najwyższej kategorii w naszym sporcie i będziemy reprezentować Polskę w finale Pucharu Świata w Zabrzu. Bardzo dobra organizacja, tańczy się świetnie, czego chcieć więcej. W części finałowej mamy przygotowane dwa występy. Pierwszy to jest występ bez akrobacji, taki footwork, układ typowo taneczny, a w drugiej części układ finałowy z sześcioma elementami akrobatycznymi do swojej muzyki, do swojej choreografii. No i nie możemy się doczekać, żeby pokazać tutaj publiczności naszego przygotowania. A czym jest dla Was taniec? Aktualnie to życiem. Tak. No pasją. Pasją też oczywiście. Każdy ma coś dobrego i z każdego można coś wykrzesać, tak mi się wydaje. O to chodzi w tańcu, że jest ta różnorodność. Czuję ogromne szczęście, dużo adrenaliny, daje mi to bardzo dużo satysfakcji. Scena to jest moje ulubione miejsce na ziemi, gdzie mogę być w 100% sobą i pokazać ludziom i dzielić się z nimi tym, co tak naprawdę bardzo kocham. Taniec to jest dla mnie przede wszystkim możliwość wyrażania swoich emocji i oczywiście pasja, którą od wielu lat tutaj dzielimy razem z partnerką. Należy wspomnieć, że pierwszy raz taka impreza doszła do skutku, czyli połączenie dwóch stylów, rock and roll akrobatyczny razem z tańcem towarzyskim. Tańce standardowe, 5 tańców standardowych, walca angielskiego, tango, walca wiedeńskiego, Foxtrota oraz Quickstepa. Jest stres przed występem? Troszkę tak. W tym roku Zabrze Dance Festival składa się z dwóch części. Z części Polish Open Championships, czyli taniec towarzyski, i części Puchar Świata, gdzie pary rock'n'rolla akrobatycznego rywalizują o punkty w Pucharze Świata. Festiwal w Zabrzu ma bardzo długą tradycję. Zmieniali się organizatorzy. Natomiast to jest festiwal, na którym ja 20 lat temu tańczyłem. Tej klasy zawodów na Śląsku jeszcze nie mieliśmy. Stąd właśnie taki pomysł, żeby połączyć, pokazać jednym zawodnikom piękno rock'n'rolla, zawodnikom tańczącym taniec towarzyski, i w drugą stronę, żeby zawodnicy tańczący rock'n'rolla poznali tak naprawdę inne formy tańca. Piątek rozpoczęliśmy z przytupem, rozpoczęliśmy zawodami formacji, które okazały się bardzo udanymi zawodami, z tego względu, że przyjechało do nas 30 formacji, które reprezentowały bardzo wysoki poziom. I były to formacje m.in. z Węgier, z Czech, Holendrzy do nas przyjechali. Pary i formacje rywalizujące na całej Europie. Ocena takich występów do łatwych nie należała. Jest to dosyć trudna sprawa. System sędziowski jest bardzo złożony, ponieważ ocenia się osobno elementy akrobatyczne, detale związane z elementami akrobatycznymi, osobno taniec, osobno technikę tańca. To wszystko jest oczywiście pewnym algorytmem obliczane przez system i wynik końcowy publikuje scrutiner. Jeżeli chodzi o, powiedzmy, emocje, jeżeli chodzi o ogólną prezentację, jeżeli chodzi o ten odbiór taki bezpośredni zawodników, oczywiście są momenty, kiedy faktycznie spodziewaliśmy się, powiedzmy, określonego poziomu, a uzyskujemy jakiś poziom mistrzowski pary, która na przykład do tej pory jeszcze nie była na tym poziomie. Fantastyczna impreza. Naprawdę bardzo miło oglądać, jest taką ilość tancerzy na bardzo dobrym poziomie. Zabrze jest miastem festiwali, ale przede wszystkim jest miastem wspaniałych emocji. Jestem przekonana, że dziś patrzymy z perspektywy trochę sportu, trochę kultury i widzimy, że w Zabrzu te ogromne emocje pozytywne właśnie są wyzwalane. Dziś myślę, że Zabrze jest stolicą tańca, dlatego bardzo, bardzo serdecznie gratuluję i organizatorom, ale przede wszystkim parom tanecznym i oczywiście gratuluję wspaniałego poziomu. Co roku przeżywamy wyjątkowe chwile, nie inaczej jest dziś. Tak więc trzymamy kciuki za najlepszych.